serdecznie w teście tajskich KitKatów. I zaczniemy sobie ten test od loda, ponieważ zaraz mi się tutaj upłynnie. I to jest lód Nestle KitKat o smaku zielonej herbaty, czyli ta słynna wersja, albo wersja lodowa słynnego zielonego KitKata. On już niestety troszeczkę tutaj mi pływa, bo niestety, no, może i stety, na zewnątrz jest bardzo, bardzo, bardzo gorąco. O matko, jezioro. Dobra. Ale ładnie pachnie. Widzicie? Cały płynie. No trudno. I w środku wygląda tak jak typowy lód Nestle KitKat, czyli ma jeszcze mały batonik, ale ten klasyczny batonik, on nie jest zielony. Próbujemy. Jest taki dosyć niejaki, w zasadzie taki śmietankowo-waniliowy. Zdecydowanie mocniej czuję ten sos czekoladowy niż samego tego zielonego loda. Nie za bardzo czuję smak herbaciany jakikolwiek. Ani trawiasty, ani żaden taki. Więc w sumie nic specjalnego. Zobaczymy, czy ten batonik na pewno jest zwykły. Albo i nie zobaczymy. Nie, muszę odgryźć. Jest zwykły batonik. Także w sumie nic specjalnego, jestem trochę zawiedziona akurat tym lodem. I teraz przechodząc do drugiej części testów, mam tutaj 4 rodzaje KitKatów takich batonowych. Mam też pyszną herbatkę, żeby przepukać sobie usta w razie potrzeby, więc myślę, że możemy jak najbardziej zacząć. Tutaj nie wszystkie te KitKaty są takie super oryginalne. Już wam tłumaczę, o co chodzi. Znalazłam też w sklepie, takim bardzo dużym sklepie z delikatesami, słodycze z całego świata. Był też cały sektor japoński, były oczywiście KitKaty japońskie, było tam, nie wiem, 6-7 smaków, teraz nie pamiętam. I tak nawet mnie kusiło, żeby je kupić, mimo że były strasznie drogie, bo wiadomo, że Japonia, wysokie ceny, plus import, wysokie ceny. Ale stwierdziłam, że no, to jest test KitKatów z Tajlandii. I jeżeli będę kiedyś w Japonii, to sobie nakręcę takie japońskie, a tutaj nie ma sensu po prostu oszukiwać. Więc kupiłam tylko takie, które były w sektorze tajskim. Po prostu nie miały napisane, że są z jakiegoś innego kraju. I jeden z nich jest KitKatem, który jest powszechnie dostępny we wszystkich krajach. I to jest KitKat z masłem orzechowym, ale przeważnie on ma po prostu grubą warstwę masła orzechowego tutaj, a ten nie ma. A poza tym, nie wiem, czy pamiętacie mój stary, bardzo stary test KitKatów sprzed paru lat, w którym właśnie testowałam polską i brytyjską wersję KitKata z masłem orzechowym i były całkiem inne, więc myślę, że ten też może być inny, dlatego go wzięłam. Drugi to jest ciasteczko i śmietana i to też kiedyś testowałam w tej teście batonów z Wielkiej Brytanii. Były dwa smaki KitKatów, chyba toffee właśnie, nie pamiętam, czy to było toffee. Coś chyba blisko toffee i właśnie ciasteczko ze śmietaną, ale to były takie małe paseczki, z tego co pamiętam, one były w ogóle w białej czekoladzie, więc to coś innego. Tutaj kolejny to jest taki, to są takie małe, trzy małe porcyjki i one są z nadzieniem nugatowym, z orzechem laskowym z tego co widzę, więc pewnie będą pyszne. I klasyka z zieloną herbatą, z herbatą matcha, nie. Napisane zielona herbata, nie matcha, aczkolwiek po piance widać, że jest to jednak matcha. I to jest właśnie taki szeroki, płaski batonik z 4 chudymi batonikami w środku. Więc ja może zacznę od tego masła orzechowego, żeby porównać, czy jest podobne do tych naszych europejskich wersji, czy nie. I czy jest bliższe polskiej, czy brytyjskiej, chociaż nie do końca pamiętam, czym one się różniły i jakie one były, jeśli mam być szczera. Dobrze, także próbuję. Pachnie bardzo ładnie masłem orzechowym i wygląda absolutnie identycznie jak nasze. Wszystko jest normalne. Ma grubą warstwę czekolady. Bardzo słabo czuć to masło orzechowe w smaku. Czuć głównie tę czekoladę. Jakiś tam wafel z jakimś tam kremem. Także szczerze mówiąc, zdecydowanie wolę polską wersję i tę brytyjską jeszcze bardziej lubiłam, z tego co pamiętam. Muszę sobie zaczesywać tak włosy wszędzie, bo mi są mokre jeszcze.
ale i tak już się poddają i wiatr nimi po prostu zawiewa. Dobrze, teraz spróbujemy tego ciasteczkowego. Też ma klasyczny kształt, normalny baton. Normalny kolor, nie jest jakiś biały, ale ma takie kropeczki, takie jakby były tutaj punkciki Oreo w środku. I pachnie dosyć tak waniliowo i śmietankowo. Ten jest bardzo dobry i inny taki. To znaczy ma naprawdę mocno chrupiące. Tutaj są te czarne punkciki, one bardzo mocno chrupią. Takie mocno wypieczone, ale oczywiście nie spalone ciasteczko. I bardzo słodki śmietankowy krem. Myślę, że fajnie. Ciekawy, aczkolwiek nie jest to jakiś mój ulubieniec, tylko cieszę się, że jest wyraźnie inny od tych, które znam. Teraz otworzymy sobie ten trójpak tutaj. Nie wiem, czy mi się uda do niego jakoś zgrabnie włamać. Powinnam wziąć sobie jakiś nóż. O, dobra. Brutalnie. W środku mamy taką małą pralinkę. Wydaje mi się, że ma jaśniejszy kolor niż inne. Tak, troszeczkę jaśniejszy. I to jest takie małe ciacho. Pachnie orzechami laskowymi, więc będzie pyszne. I ten ma tutaj taką naprawdę dużą, grubą warstwę tego kremu nugatowego a la Nutella. Jest dość mocno miękki, zdecydowanie mniej odporny na temperaturę. Tutaj na balkonie jest gorąco i już się troszeczkę upłynił podczas tego testu. Bardzo słodki, mocno orzechowy, bardzo dobry, ale nie wiem, czy pamiętacie, znowu w tym starym teście również był taki KitKat z orzechem laskowym. On jakiś czas był dostępny w Polsce w zielonym opakowaniu, potem zniknął. Był długo dostępny w Niemczech, też zniknął. I to był mój zdecydowany ulubieniec i on był smaczniejszy od tej wersji, mimo że to też jest orzech laskowy. I mimo że ta wersja udaje taką super luksusową w kartoniku i w wersji trzech małych właśnie, w postaci trzech małych pralinek. Muszę porządnie przepłukać usta przed tym ostatnim, najdziwniejszym. Czyli zielony kitkatem. Tak jest, jest zielony. Wersja lodowa nie powaliła mnie. Mam nadzieję, że ta wersja będzie ciekawsza. I faktycznie jest zielony. Pachnie zieloną herbatą, bardzo tak świeżo i trawiaście. No i zobaczymy. W przeciwieństwie do wersji lodowej, ten jest bardzo smaczny, bardzo orzeźwiający i faktycznie czuć, że jest w jakikolwiek sposób inny od całej reszty. Także naprawdę fajny. Cieszę się, że go spróbowałam. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o test KitKatów, czyli mamy ze sobą już i loda, i batony. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście kciukujcie. Jeżeli lubicie te testy, będą podlinkowane one poniżej. Nie zapomnijcie, żeby zajrzeć, jeżeli jakiś tam przegapiliście. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!